Ale też wam wszystkim dodaję czapki. Podaję pobudzenie 42 stopnie, 10 minut 30 sekund. Na północ 80 stopni, na wschód 11 minut 34 sekundy. Sprawa wygląda w ten sposób, że wyszedłem właśnie, obszedłem grań. Bardzo trudnym, dziwnym lodowcem. Dzisiaj rano zaskoczył mnie na maksa. Biłem się na wysokość 4500 metrów. Okazało się, że lodowiec jest tak masakrycznie poszczeliniony, że w ciągu 3 godzin przeszedłem 700 metrów zaledwie. Gdyby nie sonda lawinowa, którą mam z sobą, nie przeszedłem tego nigdy, ponieważ dzięki niej badałem sobie śnieg, jak jest głęboki i tak dalej. Ogólnie to rodzenie po pachy w śniegu, 1,5 metra śniegu, kopnego, mokrego, dziwnego. Ogólnie wygląda to słabo. No jak robiłem się tutaj później już taką moreną pod tą grań, no i okazuje się, że tutaj po prostu wszystko się sypie, jest totalnie kamienisto i no jest dziwnie, także siedzę tutaj na stercie kamieni w tej chwili, między jakimiś dziwnymi jeziorkami, serakami, szczelinami, patrzę w górę, mam do przejścia w górę jakieś 500 metrów przewyższenia na odległości 700 metrów, na ciągu 700 metrów, tam nachylenia 50 stopni, ale ogólnie wszystko jak mówię, jedzie po prostu w dół. 2 metry w górę, półtorej w dół. 2 metry w górę, półtorej w dół. Haluba jest jak nie wiem co. Zobaczymy co będzie dalej. Jutro podejmę decyzję ostateczną. Jeśli droga się okaże zbyt hardkorowa, po prostu wracam na normalną drogę. Ale to się okaże. Ściskam wszystkich i trzymaj się. Hej, hej!